żyje 12-letnia dziewczynka, która została potrącona przez kierowcę samochodu osobowego na ulicy Świętego Wojciecha w Jaworznie. Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 19. Nastolatka wracała wieczorem do domu i wysiadła na przystanku w pobliżu Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej Geosfera. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej ominęła jakby swój przystanek, na którym miała wysiąść. Wysiadła o przystanek za późno, po czym poinformowała mamę o tym, aby ktoś po nią po prostu wyszedł na ten przystanek. Wtedy dziewczynka najprawdopodobniej weszła na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Uderzył w nią prowadzony przez 34-letniego mężczyznę Fiat Punto. Mimo akcji ratunkowej nie udało się uratować nastolatki. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Na takie osiedle Sosnowiec czekał pół wieku. Zakończyła się budowa kilkudziesięciu komunalnych lokali mieszkalnych przy ulicy Traugutta w dzielnicy Dańdówka. Pierwsi lokatorzy odebrali dziś klucze do mieszkań. Przez ostatnie pół wieku w Sosnowcu owszem powstawały mieszkania komunalne, ale pochodziły z rynku wtórnego. Dla nowych lokatorów przeprowadzka oznacza duże, ale pozytywne zmiany. Przede wszystkim to już zmusiło nas ten kręgosłup, że ile razy mnie syn z żoną musieli podpierać, bo jak mi siadło kręgosłup, to nie mogłem wejść na to czwarte piętro. A tu jest jeszcze fajnie, jest jeszcze w dodatku winda, czteropiętrowce, winda, elegancko. Tu już widzę, że będzie spokój na Morskiego, człowiek mieszka, no to jest jednak to centrum miasta, które no, te restauracje wszelkiego rodzaju też tak człowieka te dobijały. No i mieszkamy na czwartym piętrze bloku, który tak jakbym na szóstym wszedł do bezwindy. No to już jest też, bo już człowiek ma lata swoje. Kolejni lokatorzy będą sukcesywnie otrzymywać klucze w następnych tygodniach. Łącznie na nowym osiedlu jest 88 mieszkań o zróżnicowanym metrażu. Najemcy muszą sami je wykończyć, choć niektóre pomieszczenia są gotowe do użytku. Łazienka jest przygotowana już tak kompleksowo i tak, to jest stan deweloperski, trzeba będzie wykonać pewne prace związane z wykończeniem. To przyszli najemcy wiedzą, bo to wskazywaliśmy i tak jak wspomniałem, na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, no to formalizujemy umowy najmu. Stawka czynszu wynosi tu niespełna 12 zł za metr kwadratowy, a mieszkania mają od 38 do 58 metrów kwadratowych powierzchni. Żeby zamieszkać na nowym osiedlu, trzeba spełnić kilka kryteriów, z których najważniejsze dotyczą dochodów oraz braku zadłużenia w stosunku do miasta. Wkrótce osiedle ma się powiększyć o kolejne 8 budynków i 150 mieszkań. Po wszystkich procedurach przetargowych, bo nie chcemy tutaj zapeszyć i nie mówić, że wcześniej, bo czym szybciej, tym lepiej, ale będziemy również obiegać się o finansowanie w ramach BGK, także myślimy, że w 2024 roku powinniśmy rozpocząć inwestycje. Budowa pierwszego etapu osiedla kosztowała 16 milionów złotych. Tak znika charakterystyczna, wysoka na 54 metry wieża oświetleniowa. Stadion Ruchu Chorzów będzie miał teraz tylko 3 wieże. Rozbiórka rozpoczęła się po tym, jak podczas zleconej przez MORiS kolejnej ekspertyzy odkryte zostało pęknięcie w obrębie podstawy jednego masztu. We wrześniu podczas poprzedniego przeglądu problem nie został zauważony przez ekspertów. My zakładaliśmy, że rok 2023 to jest rok końca tych masztów oświetleniowych. Mieliśmy już też zapewnione środki finansowe na wykonanie projektu ścięcia tych wież i wykonanie projektu nowego oświetlenia, a w dalszej perspektywie oczywiście wykonanie tego wszystkiego. No natomiast no tutaj mocne zaskoczenie ze strony ekspertów, którzy wykonywali nam te ekspertyzy, że nagle w styczniu pojawia się pęknięcie, które zagraża już bezpieczeństwu i ten maszt jeden musi być ścinany natychmiast. Problem z masztem zlokalizowanym blisko drogowej trasy średnicowej przyspieszył plany Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie. Całe oświetlenie ma zostać wymienione, jednak będzie to sporo kosztowało, bo od 3 do 3,5 miliona złotych. Szczegóły na razie nie są znane. Dopiero jak będzie zrobiony projekt całościowy, bo tutaj są i badania geologiczne potrzebne, dlatego że jeżeli będziemy się starali ustawiać na płycie boiska, czyli już bardziej bliżej tego pola gry, no to wiadomo, że będzie trzeba i betony, to nie może stać na trawie. Nowe oświetlenie ma spełniać wymogi ekstraklasy. Na razie chorzowski klub czeka tymczasowa przeprowadzka. Runda wiosenna pierwszej ligi rozpoczyna się już za 2 tygodnie i nie ma mowy o tym, że piłkarze Ruchu będą mogli rozgrywać mecze na własnym stadionie. Dokończą sezon na wyjeździe. Najbliżej jest temat Piasta Gliwice. Myślę, że to jest neutralny też kibicowsko nasz taki partner, tak? I
I też kosztowo myślę, że tutaj przy pomocy oczywiście Urzędu Miasta będziemy w stanie to gdzieś załatwić. Morris chce, żeby kolejny sezon piłkarze rozegrali już na obiekcie przy Cichej. Jednak zanim to nastąpi, potrzebna będzie duża inwestycja. Sama rozbiórka i wywóz uszkodzonego masztu ma potrwać do piątku. Prace kosztują 70 tysięcy złotych. Z ich powodu dwa pasy na drogowej trasie średnicowej w kierunku Katowic zostały wyłączone z ruchu na odcinku kilkuset metrów. Jak co roku przed finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytować można niemal wszystko. Nie tylko różnego rodzaju przedmioty czy usługi, ale też prestiżowe funkcje. I tak na przykład w Sosnowcu prezydent miasta podzieli się na jeden dzień gabinetem z osobą, która zwycięży w licytacji. To będzie normalnie mogą uczestniczyć w życiu miasta, podejmować wspólne decyzje z moimi współpracownikami, także myślę, że ciekawa aukcja, a druga, no trochę w drugą stronę, można wylicytować dzień ze mną jako pracownikiem, także też czekamy z niecierpliwością, z zaciekawieniem na wynik tej licytacji. Innymi słowy, będzie można Arkadiusza Chęcińskiego wynająć do jakiejś pracy czy zadania. Chętni mogą wylicytować również wyjątkowy i jedyny, bo ceramiczny paszport Sosnowca, tablicę miejscowości czy książkę z podpisem sędziego Igora Tulei. Z kolei w Katowicach można wylicytować kosz do koszykówki, który stanowił element scenografii podczas ostatniego koncertu Paktofoniki. Podczas grudniowych urodzin Paktofoniki Rahim i Focus, ale też ich goście Wzgórze Japa 3, Molesta Evenement, OSTR, wszyscy podpisali się na pełnowymiarowym koszu do koszykówki, a teraz można go nabyć, tak aby trenować na co dzień właśnie na takim wyjątkowym koszu basket. Oprócz tego nasze lokalne sztaby, mnóstwo licytacji większych, mniejszych, gadżety wośpowe, ale też i grafiki Grzegorza Chudego z bebokami. Na jednej z aukcji w regionie jest też coś dla fanów komunikacji miejskiej. Swoją propozycję przygotowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Każdy, kto marzył o pracy kierowcy dużego pojazdu, będzie mógł spróbować swoich sił za kierownicą. Tu jeden warunek. Konieczny jest posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii. W tym roku Metropolia gra razem z WOŚP. Przygotowaliśmy 3 aukcje. Wszystkie dotyczą jednej rzeczy, mianowicie ich zwycięzcy będą mogli poprowadzić autobus transportu miejskiego po specjalnym torze testowym w Tychach. Oczywiście pod okiem instruktora, który przed jazdą przygotuje zwycięzców licytacji do pokonania krótkiej trasy. Aukcje kończą się w sobotę, a już w niedzielę o godzinie 10 będzie można usiąść za kierownicą autobusu. Na wojewódzkie obchody 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku zaprasza Sosnowiec. 51 transplantacji serca wykonano w ubiegłym roku w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 13 zabiegach pacjentami były dzieci. Powody, dla których konieczne są takie operacje, są różne. Duża część to są wady wrodzone, to są także genetycznie uwarunkowane kardiomiopatie, ale coraz więcej mamy pacjentów, którzy mają kardiomiopatie związane z trybem życia. To są kardiomiopatie związane z chorobą niedokrwienną serca, to są kardiomiopatie związane z wadą zastawek. No także pojawiają się kardiomiopatie związane ze stresem, kardiomiopatie związane z trybem życia po prostu. 25 stycznia przypada Dzień Transplantologa. Z tej okazji w Śląskim Centrum Chorób Serca eksperci z zakresu medycyny transplantacyjnej przedstawili efekty swojej pracy za ubiegły rok. W SCCS coraz więcej jest przeszczepów płuc. To już niemal tyle operacji, ile przeszczepów serca. Kolejny rok z rekordem. Jedynie ten 2020 rok to był rok, gdzie myśmy nie pobili rekordu, ale to wynikało z tego, że pandemia nas zatrzymała. 50 transplantacji płuc, znakomity wynik pod względem ilości tych transplantacji. Czy wszystko jest tak, jak powinno być? Ja myślę, że jest jeszcze kilka rzeczy, które powinniśmy poprawić, żeby być takim pełnoprawnym, silnym ośrodkiem transplantacyjnym na mapie europejskiej. Dziś eksperci mówili także o przeszczepach nerek. Jak się okazuje, czas oczekiwania na jej przeszczep w Polsce jest stosunkowo krótki i wynosi około 2 lat. Na to składają się głównie przyczyny liczby oczekujących, czyli odsetek pacjentów, którzy są kwalifikowani w stosunku do potrzeb, jest mniejszy znacznie w Polsce niż w krajach zachodnich. To znaczy liczba oczekujących jest krótsza, w związku z tym czas oczekiwania jest skrócony. Pierwszy udany przeszczep nerki w Polsce wykonano w 1966 roku.